Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj ugotuję zupę pomidorową z makaronem. Zapraszam do przepisu. Do przygotowania zupy będę potrzebowała. W garku mam 2,5 litra wody. Teraz dokładam sobie mięso. Umie kawałek korpusu z indyka. Wkładam sobie do garnka. Oczywiście mięso jest wcześniej umyte. Dokładam sobie jedną dużą marchewkę. Kawałek pietruszki. Kawałek selera. I kawałek pora. Mam też przesmażoną jedną cebulkę. Ja sobie obsmażyłam ją w garku. Możemy sobie ją przypalić na patelni. Dorzucam kilka ziaren ziela angielskiego. I dodaję 2-3 liście laurowe. I ja jeszcze dołożę kilka ziarenek pieprzu. Wszystko przykrywam i czekam, aż wywar mi się ugotuje. Mój wywar na zupkę mam już gotowy. Mięso jest miękkie, warzywa też. Teraz sobie doleję kartonik przedzioru pomidorowego. Ja używam takiego gęstego przecieru. Jest to passata, ale można też śmiało dać zwykły koncentrat pomidorowy. Mieszam sobie wszystko. Ja teraz swoją zupę doprawiam solą, pieprzem do smaku. Dodam jeszcze jedną małą łyżeczkę cukru. Wszystko sobie zamieszam i będę jeszcze gotować przez 10 minut. Do miseczki dodaję 2 łyżki śmietany kwaśnej. Wlewam łyżkę zupy. Wszystko mieszam. Gotową śmietankę wlewam do zupy. Dodaję 2 łyżki posiekanej natki pietruszki. Świeża bądź mrożona. I gotuję jeszcze chwilę przez 2 minuty. Do miseczki wkładam sobie porcję makaronu. Wlewam teraz naszą gotową zupkę. Posypię jeszcze odrobinę natki pietruszki. I zupka jest już gotowa. Serdecznie polecam. Przygotowanie tej zupy jest naprawdę bardzo smaczna, szybka i prosta w przygotowaniu. Życzę wszystkim smacznego!